Witam wszystkich serdecznie. Się tak szybciutko chciałem nagrać coś. 26 września u nas tutaj na Dolnym Śląsku. Od dwóch dni leje deszcz. Taka mgiełka się zrobiła. Jest ciemno, gołębie nie chodzą na oblot. Wczoraj nie latały, dzisiaj nie będą latały na pewno. Miałem trochę wolnego czasu. Zrobiłem to, o czym myślałem od dłuższego czasu, czyli dla tych gołębi, które się zabłąkają, czy tam gdzieś nie mogą dolecieć. Siedziały gołębie w koszach transportowych. Na przyszły rok planowałem wbudować taki boksik, żeby się odbudowały, żeby spokojnie sobie mogły tutaj powrócić do formy. No wczoraj skorzystałem z tego momentu i tym bardziej, że jest u nas jeden gołąb z Kluczborka. Pan się odezwał, właściciel ma przysłać kuriera i gołąbek ma trafić do domu. To parę łat, siatka i gołąb fajnie ma dużą, szkoda, że jest sam, dużą przestronną, nie wiem jak to nazwać, celę, klatkę, boks, także to fajnie jest, szkoda, że tutaj nie ma wyjścia na zewnątrz, może w przyszłym roku w tym miejscu tutaj wykujemy dziurkę i będzie wyjście, taka wolierka, żeby trochę też świata widziały. Tak jak już powiedziałem, bardzo lubię kontakt z gołębiami i chociaż to nie jest mój gołąb, to nie mógłbym patrzeć na to, że siedzi tydzień czy dwa zamknięty w jakiejś klatce. Niech on się tu odbuduje. Trochę słaba jakość dzisiaj jest nagrania, bo tak jak mówię, tu na Dolnym Śląsku jest ciemno wręcz. Jest włączone światło i tak to się przedstawia. Gołąb wczoraj w tej miseczce widziałem, że tak pragnął kąpieli. Wykąpał się, najadł. Także czeka spokojnie, chyba poniedziałek czy wtorek ma być podesłany kurier. Tak jak ostatnio mówiłem, testuję ten produkt GastroCeed. Daje ponad 2 gramy na kilogram karmy. Tu w tych kubeczkach już mam odmierzone, w sumie kilogram. 2,2 dałem tego GastroCeed i olej czosnkowy do łączenia. Do wody dzisiaj witamina C jako zakwaszacz. Bardzo mało od samego początku zakwaszamy wodę, także jak już zakwaszamy, zakwaszamy witaminą C. Nie wiem czy dobrze, czy źle. Jakoś nie widzę tu skutków ubocznych tego, że nie mają częściej zakwaszane. Każdy ma swój sposób i tak to jest. Tak jak już przed chwilą powiedziałem, gołębie wczoraj dosyć późno wróciliśmy do domu i nie jadły, także już są poddenerwowane. Tym bardziej, że zbliża się godzina 9, zawsze o 9 punktualnie jedzą i o godzinie teraz 17 tak jadły, teraz zaczyna się już robić coraz ciemniej, to może nawet 16:30 będziemy karmić, zobaczymy. Tutaj na tym przedziale samców jest raz, dwa, trzy wolne cele, w sumie jest 20 cel, 55 gołębi mamy, uhodowaliśmy w tym roku 20 gołębi młodych. Tutaj z tych gołębi młodych jeden gołąb jest na tym przedziale, właśnie to jest ten gołąb, to jest gołąbek młody, on już był połączony z taką samiczką, która miała partnera obcego i ten partner się stracił. Ten gołąb się wykazał, wyróżniał się wyjątkowo tym, że jest samiec i postanowiłem połączyć z tą samiczką i automatycznie ten gołąb trafi tutaj na ten przedział samców, zajmuje tutaj tą zieloną celę, dziesiątkę. A dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że zostało 19 młodych, no bo z nim było razem 20, zostało 19 młodych gołębi. Nie wiem ile jeszcze dokładnie będzie samiec, ile samiczek. Tutaj został taki wolny kącik, do góry się zmieszczą 4 cele. Zastanawiałem się nad tym, czy kupować cele, bo w tamtym roku jak zaczyna się przygoda z gołąbkami, to w wolnym czasie coś tam wydubałem, zaraz pokażę. To była moja dłubanina. W sumie 6 cel. Brakuje tylko takich spoczynków przed wejściem, jak będą cele zamknięte. Te cele stały na przedziale gołębi młodych w tamtym roku. One chętnie wskakiwały, zajmowały miejsce. Więc tyle, co się napracowałem, to taka prowizorka może sobie tam będzie stała. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na wymiar na pewno się zmieści. Ostatnio opowiadałem też dużo o w tym sezonie z bierzeniem, jakie to u nas wygląda. I tylko nie wspomniałem, że bardzo ważna jest kąpiel. Moje zdanie w tym okresie specjalnie wody nie wylałem po wczorajszej kąpieli. Gołębie były na wolierach, rozkładane miały skrzydła.
Zacząłem ten momencik, wstawiłem wannę do kąpieli i moment, wszystkie zaczęły się kąpać. No woda tak wygląda i zobaczcie, ile tego wszystkiego schodzi w tym okresie pierzenia. Także jak nawet by się chciały kąpać, to można kąpać je dwa razy. Nie będę tutaj za długo przetrzymywał tych gołąbków, tym bardziej, że ten gastrycyt jest podany. Niech one jedzą, bo one wczoraj nie jadły. Także apetyt jest, tym bardziej, że nie jadły dobę praktycznie, bo wczoraj były karmione raz rano. Ale myślę, że taki detoks jest dobry dla gołębi raz na jakiś czas. Ludzie też powinni się od czasu do czasu przegłodzić, przestawić na jakieś tam odżywianie wewnętrzne. Ale tutaj samczyki paszują. Przyjdziemy, zobaczymy, jak idzie samiczkom. Chodź, misiu, chodź. Wunia, idź, jedz. Tak jak już wspominałem, hodowaliśmy 20 młodych. Wyszły piękne barwy, naprawdę jestem zadowolony, bo chyba oprócz takiego groszka, to chyba mamy wszystkie kolory. To są i karpiate, i szpaki, biały, czarny. Czarny, rudy to podarowane gołębie, ale wszystkie. Połowy nawet wyszedł, ten, o którym marzyłem. I tak jeszcze troszeczkę im dosypiemy, podamy wody, ale apetyt jest, zamieszanie jest. Chciałbym podziękować za przybywające subskrypcje. Niestety nie wszystkich widzę, kto tam przybywa. Nie zawsze to powiadomienie przyjdzie i jak to się mówi, sub za suba nie zawsze wyjdzie. Jeżeli komuś się nie odwdzięczę, a są nieraz te bardzo ciekawe kanały, kto gdzieś tam nas ogląda i wejdę na czyjś kanał. Fajnie, jest takie zainteresowanie ludzi hodowlami i królików i gołębi różnych. Fajnie, że młodzież spędza dużo czasu teraz ze zwierzętami niż siedzieć przed komputerem, no, czy tam wpatrywać się bez sensu w jakiś tam monitor. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybywające subskrypcje. Cieszę się też, że nieraz mogę komuś pomóc. Ostatnio pan się odezwał, czemu tak późno podałem eukalipsan, powiedziałem o tym eukalipsanie, gdyż fajnie szły mu pierwsze loty i później coś się stało, dopiero się kapnął, drogi oddechowe. Po podaniu eukalipsanu powróciła kondycja. No ja też sam u siebie to przetestowałem, widziałem, jak wracały z otwartymi dzióbkami, to już wiedziałem, że coś jest nie tak, bo w upał latały u nas i nie było problemu, a tu była taka pogoda, jaka była i wróciły z, tak jakby zziajane. 4 dni pod rząd eukalipsa nie wróciło. Ja nie mam nic z tego, że tam, czy powiem o gastrocyt, czy eukalipsan, witamina C, czy inne jakieś rzeczy. Ja mówię to tylko po to, żeby jeżeli ktoś ma ochotę pomóc swoim gołębiom, a komuś coś się sprawdza, to dlaczego tego nie wprowadzić, prawda? No, tak to z mojej strony wygląda. Gołąbki już kończą, zaczynają tutaj tańczyć, szukają wody. To jest woda, witaminka C. Gołębie też chętnie to pobierają. Nie śmierdzi ta woda. Nieraz te zakwaszacze też nie chcę krytykować, ale jakoś tak, no nie, nigdy nie stosowałem typowego zakwaszacza. Dobrze, dąbasy są najbardziej pocieszne. Już zaczniemy powolutku przerzucać samce na tamten przedział. Tu samiczki będą też rozdzielone. Już kilka takich typowych samców pokazuje się, jak chociażby ten 73-70. Jest kilka też typowych takich samiczek. Przy okazji, koledzy, jak chcecie, to możecie się podzielić, bo ja już mówię, ja już chyba nie będę gołębi oblatywał w koło domu, dlatego że ja nie mam rozpłodu. Nie chciałbym nic stracić, bo jastrząb, tak już chyba mówiłem, zaczyna tu się powoli uaktywniać, ale nic nie straciliśmy, nie chciałem stracić. Możecie powiedzieć, jak to u was wygląda, bo wiem, śledzę
YouTube, dużo ludzi znanych hodowców, doświadczonych, mówi o tym, że oni, niektórzy oblatują gołębie cały rok, ale trzeba się zdecydować, tak jak kiedyś kolega podpowiedział, że albo oblatujemy, albo nie, lecimy cały rok, albo zamykamy gołębie, otwieramy na wiosnę, bo jak gołąb będzie taki nieroztrenowany, czyli raz będzie w tygodniu otwierany czy coś, to jastrząb będzie wyłapywał dosłownie, sobie brał jak na tacy wszystkie te gołębie, a tego chciałbym uniknąć i nie chciałbym tego nikogo z nas stracić, prawda, Miśku? Tak, przesuń się na drugie, potańcz troszkę. Jest kilka odważniejszych gołębi młodych i kilka takich tak zwanych dziczków, nie? Tak jak chyba ludzie. Każdy ma inny charakter. No ale jakbyśmy byli wszyscy tacy sami, to by było chyba bardzo nudne. Będę się powoli żegnał. Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć, do następnego.